Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tematem, którym mamy się zająć, jest relacja między liturgią a nową ewangelizacją. Święty Jan Paweł II w swojej ostatniej encyklice Ecclesia de Eucharistia napisał takie znamienne zdanie, że Eucharystia jawi się jako źródło i jednocześnie szczyt całej ewangelizacji, ponieważ jej celem jest zjednoczenie ludzi z Chrystusem, a w nim z Ojcem i z Duchem Świętym. 22 numer tej encykliki. Liturgia, Eucharystia jako szczyt całej ewangelizacji. I dlaczego to jest temat, który mógłby być ważny dla katechetów? Ano dlatego, że jest takie ogniwo w katechezie. Mało tego, dyrektorium o katechezie mówi, że to jest metoda, która powinna być wzorcem dla całej katechezy, która łączy te dwie rzeczywistości, czyli właśnie ewangelizację i liturgię. I chodzi tu o mistagogię. W dużej mierze zatem to, co będę chciał przedstawić drogim księżom, siostrom i Państwu, będzie dotyczyło właśnie tego, w jaki sposób aplikować tą metodę, jaką jest mistagogia, do katechezy, w taki sposób, żeby liturgia faktycznie była ewangelizacyjna. I spróbujemy to sobie zrobić w takich czterech konkretnych punktach. Jedna rzecz jeszcze wymaga pewnego dopowiedzenia, co rozumiemy przez ewangelizację i nową ewangelizację. Przede wszystkim chodzi mi tu o sytuację osób, które są ochrzczone, ale albo przeżywają swoją wiarę w taki sposób czysto tradycyjny, są przywiązani do pewnych rytuałów, natomiast nie jest to osobista, głęboka relacja z Chrystusem, albo ludzi, którzy już też w jakiś sposób porzucili praktykowanie swojej wiary, którzy już w liturgii nie uczestniczą. I to myślę, że jest bardzo często problem katechetów, kiedy prowadzą katechezę do uczniów, którzy nie mają żywego doświadczenia wiary, ani osobistej relacji z Chrystusem, ani nawet praktykowania tej wiary. Statystyki są bardzo brutalne i pokazują nam, że szczególnie w szkołach średnich bardzo niski procent naszych uczniów chodzi na niedzielną Eucharystię. Dlatego też temat jest o tyle ważny i istotny, że właściwie dobrze prowadzona katecheza liturgiczna może stać się okazją do tego, czy pewnym zaproszeniem, żeby wrócić do praktykowania swojej wiary. I może ta katecheza liturgiczna być sama w swojej formie i w swojej istocie meritum ewangelizująca. Amerykański teolog Scott Hahn w taki sposób zdefiniował, określił adresatów nowej ewangelizacji. I myślę, że to będzie takie dobre podsumowanie, o czym będę chciał mówić. Nowa ewangelizacja przeznaczona jest bardziej dla ochrzczonych niż dla nieochrzczonych. Jest dla tych, którzy byli kiepsko katechizowani, ale aż nazbyt dobrze sekularyzowani. Oraz dla tych, którzy wprawdzie przystępują do sakramentów, ale traktują je jako obrzęd, a nie miejsce autentycznego spotkania z Chrystusem. To są adresaci naszej katechezy mistagogicznej. Czym w ogóle jest mistagogia? I to będzie pierwszy punkt, od którego bym chciał zacząć. Sama metoda mistagogiczna, jako metoda katechezy liturgicznej, wprowadzenia, wtajemniczenia w sakramenty, oczywiście wiąże się ze starożytnym Kościołem, który to miał bardzo rozbudowany proces przygotowania ludzi dorosłych, przede wszystkim dorosłych, do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W całym tym procesie katechumenatu ostatnim wieńczącym elementem tego procesu była mistagogia, jako forma katechezy liturgicznej, która następowała, i to jest pewien paradoks, nie przed przyjęciem sakramentów inicjacji, tylko po, jako ostatni element, już po nocy paschalnej. Najczęściej miało miejsce to w ciągu tak zwanego Białego Tygodnia, kiedy już nowo ochrzczeni neofici przychodzili w białych szatach na katechezy, które głosili im biskupi, które tłumaczyły obrzędy, które wcześniej przeżyli. To jest bardzo ciekawe, co do samej metody, że było takie przekonanie, że liturgię przede wszystkim trzeba przeżyć. Nie tyle się o niej dowiedzieć, co ona oznacza, żeby w niej uczestniczyć, ale katecheza następowała po przeżyciu spotkania z Chrystusem, po doświadczeniu Jego łaski, Jego mocy w sakramencie chrztu, bierzmowania i Eucharystii. My dzisiaj zdecydowanie odwracamy ten proces. Znaczy najczęściej mówimy o liturgii do osób, które może już mają jakieś doświadczenie liturgii, w jakoś nie uczestniczą, ale biorąc pod uwagę naszych adresatów, czyli temat nowej ewangelizacji, to chcemy mówić o liturgii do osób, które w niej nie uczestniczą. I to jest pewna pierwsza trudność, którą warto sobie zwrócić uwagę.
W tym procesie mistagogii, takim złotym wiekiem, jak się mówi, mistagogii był wiek IV, kiedy mamy takich wybitnych przedstawicieli jak święty Ambroży z Mediolanu, jak Cyryl Jerozolimski, Jan Chryzostom czy Teodor z Mopsuestii. Każdy z nich w jakiś sposób ma swoją własną metodę i te metody troszkę się od siebie różnią, trochę inaczej akcentują pewne elementy w swoich katechezach, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to, co łączy ich, to według takiego włoskiego liturgisty Enrico Mazzi jest 5 takich elementów, ale 2 szczególnie mocno podkreśla i ja bym na nich 2 się skoncentrował, że po opisaniu rytuału, po opowiedzeniu o tym, co się dzieje w samym obrzędzie, zawsze robi się odniesienie do Pisma Świętego. I to jest niesamowicie ważne. Czyli tłumaczyć obrzędy liturgii w odniesieniu do Słowa Bożego, do bardzo konkretnych wydarzeń, czy tak zwanych też typów, zapowiedzi starotestamentalnych. Więc Pismo Święte staje się tu głównym interpretatorem rytu liturgicznego. A drugi element to to, żeby to Słowo Boże, ten fragment, który opowiada o pewnej historii zbawienia, zaaplikować do liturgii udzielanego sakramentu. Czyli żeby to powiązać ze sobą konkretne wydarzenie z historii zbawienia z rytuałem, w którym wtedy neofici uczestniczyli z tych obrzędów inicjacji chrześcijańskiej. Więc dzisiaj w tej metodzie mistagogicznej również nam będzie chodziło o to, żeby w taki sposób mówić o liturgii, w taki sposób katechizować na temat liturgii, żeby pokazywać, jaki jest związek między wydarzeniami biblijnymi, konkretnymi fragmentami, historiami Starego i Nowego Testamentu i konkretną celebracją liturgiczną. To jest pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna do uchwycenia metody mistagogicznej. Druga natomiast jest związana też z tym, że trzeba byłoby w jakiś sposób poszerzyć znaczenie tego pojęcia mistagogia. Dzisiaj bardzo często mówi się o dwóch etapach wprowadzania w życie chrześcijańskie, gdzie pierwszym etapem jest głoszenie kerygmatu, czyli podstawowych prawd wiary związanych z miłością Pana Boga, z grzesznością człowieka i z tym, że w Chrystusie przychodzi dla nas przebaczenie. I potem drugim etapem byłaby katechizacja, która jest związana z mistagogią. I najczęściej właśnie przeciwstawia się sobie trochę te dwa etapy, mówiąc, że jakby jeden musi nastąpić, ten kerygmat jest pierwszy i dopiero po kerygmacie można mówić o katechezie. Oczywiście w dużej mierze zgadzam się z tym schematem, natomiast rzeczywistość jest dużo bardziej bogata. I myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że te etapy nie następują po sobie tak ściśle, zero-jedynkowo, że one bardzo często się jakoś tam ze sobą przenikają i cała rzecz będzie w tym, żeby kerygmat był mistagogiczny, a mistagogia była kerygmatyczna. Żeby jednego drugiemu etapowi nie przeciwstawiać. Bardzo ciekawe jest to, co napisał papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium w numerze 166, gdzie poszerza pojęcie katechezy mistagogicznej i mówi o inicjacji mistagogicznej. Czyli o takim inicjowaniu w życie chrześcijańskie, które będzie z samej swojej natury mistagogiczne, ale tutaj widzimy, że będzie chodziło o cały proces formacyjny, którego celem jest wprowadzenie wiernego w bardziej autentyczne i głębokie przeżywanie relacji z Chrystusem, która jest zbudowana właśnie też na uczestnictwie w liturgii i na celebrowaniu tej treści wiary, w którą jestem wprowadzany. Papież Franciszek w jednej ze swoich katechez środowych powiedział, że centralna modlitwa mszy świętej, czyli modlitwa eucharystyczna, stopniowo nas wychowuje, abyśmy czynili z naszego życia eucharystię, czyli dziękczynienie. Zatem w mistagogii będzie chodziło nie tyle o pewne intelektualne, o taki wymiar intelektualny, o danie wiedzy historycznej, symbolicznej wiernym o liturgii, w tym wypadku naszym uczniom, ale będzie chodziło o wprowadzanie w tajemnicę, o wprowadzanie w uczestnictwo
takie, które będzie rozpalało jeszcze większą wiarę w moc Pana Boga, która jest obecna i realizuje się w tajemnicy liturgii. Więc absolutnie nie będzie chodziło o to w katechezie mistagogicznej, żebyśmy spróbowali wyjaśnić liturgię, wyjaśnić obrzędy. Zresztą my już może dzisiaj nie jesteśmy tak wrażliwi na to, ale jednak jest to oksymoron, kiedy mówimy o wyjaśnianiu liturgii, która jest misterium, czyli o wyjaśnianiu tajemnicy. Tajemnicy się nie wyjaśnia, ona się nie poddaje wyjaśnieniu, lecz otwiera się przed nami ta tajemnica, jesteśmy wprowadzani w nią przez dobrą katechezę mistagogiczną. Dla podsumowania moglibyśmy jeszcze tutaj użyć pewnego wyrażenia Dietricha von Hildebranda, który mówi o tym, że liturgia kształtuje całą osobowość człowieka, że liturgia jest takim elementem, który potrafi między wiarą a życiem człowieka wybudować taki most, który sprawia, że człowiek przeżywa swoje życie, całą swoją codzienność, swoje obowiązki w perspektywie wiary, którą wyznaje. Myślę, że to bardzo często jest problem naszych też uczniów, gdzie oni mówią o tym, że nie widzą sensu uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, że ona nic nie zmienia w ich życiu, że mają takie doświadczenie pewnej bezowocności i w ogóle też nie widzą, w jaki sposób wiarę, którą wyznają, które się uczą tych prawd wiary katechizmowych, jak to powiązać i zaaplikować z codziennym życiem, z konkretnymi wyborami, decyzjami, ze swoimi smutkami, problemami i radościami. I liturgia jest właśnie takim spoiwem, jest takim mostem, który można wybudować dla połączenia codziennego życia z wiarą, która jest wyznawana. Dlatego też właśnie von Hildebrand będzie mówił o kształtowaniu się całej osobowości chrześcijanina. Nie, gdzie to nie chodzi o pewien zbiór cech takich psychologicznych, ale o całość życia, o osobę w pełnym swoim kształcie. Więc to niech będzie taki pierwszy punkt wprowadzenia o tym, czym będzie sama metoda. W drugim punkcie naszej katechezy chciałbym się pochylić nad tematem tego, kim jest osoba, która głosi katechezę mistagogiczną i gdzie jest naturalna i pierwsza przestrzeń dla takiej katechezy, dla mistagogii. Bardzo ciekawe jest to, że coraz częściej myślimy o liturgii w kontekście właśnie nowej ewangelizacji w taki sposób, że liturgia wydaje się mało adekwatna do ewangelizowania, że bardzo często w wielu różnych środowiskach nowej ewangelizacji rodzi się taka pokusa do tego, żeby liturgię uatrakcyjniać, żeby ją jakoś kształtować, zmieniać, żeby też przenosić miejsce i celebracji do innych przestrzeni, które nie są przestrzeniami sakralnymi, czy na stadiony, hale sportowe, sale gimnastyczne, że jakby w procesie ewangelizacji będzie chodziło o to, żeby z Eucharystią wyjść do osób ewangelizowanych, wyprowadzić ją jakby z jej naturalnego środowiska, jakim jest Kościół i jakoś ją dostosować, chociażby pod względem muzycznym, do osób, które są dopiero w procesie tej pierwszej ewangelizacji czy nowej ewangelizacji. Natomiast bardzo mocno to podkreśla Konstytucja o liturgii z Soboru Watykańskiego II, Sacrosanctum Concilium, że liturgia, choć ma w sobie taki element pedagogiczny, wychowawczy, uczący, ewangelizujący, to jednak jej celem nie jest wychowywanie i uczenie. Celem liturgii jej naturą jest składanie Bogu uwielbienia i dziękczynienia, adorowanie Boga. I byłoby wielkim błędem, gdyby sprowadzać cel liturgii, jej jakby największą, najgłębszą istotę do tego aspektu wychowawczego, a nawet, może nawet trochę więcej, jakoś tam uświęcającego, przekształcającego człowieka. To prawda, Sobór Watykański II jasno mówi o tym, że liturgia ma te dwa cele, że z jednej strony jest ona uwielbieniem Boga i składaniem Mu dziękczynienia i w wyniku tego procesu uwielbienia Boga dokonuje się też nasze uświęcenie w liturgii. Ale jednak jest pewna ontologiczna kolejność, pierwszeństwo tego wymiaru uwielbieniowego. I konsekwencją właśnie zwrócenia się ku Bogu, całkowitego, radykalnego życia dla Boga i dla Jego chwały i zjednoczenie z Jezusem Chrystusem w tym uwielbieniu, bo On jest jedynym, który może Boga adekwatnie uwielbić, jest nasze uświęcenie i ten proces przemiany. Wobec tego ewangelizacja w kontekście liturgii musi być zawsze rozumiana jako pewien naturalny skutek liturgii, jako coś, co w liturgii jest wpisano, ale nie jako pierwszy cel liturgii. Pierwszym celem liturgii nie jest ewangelizowanie, choć ewangelizacja w nim się też dokonuje.
Bardzo pięknie o tym napisał, znów wrócę do niego, Dietrich von Hildebrand w swojej książce Liturgia Osobowość, gdzie wyjaśnia, że ten proces przemiany człowieka, też uświęcania go, zmieniania jego sposobu myślenia, dokonuje się w liturgii, ale trochę niejako mimochodem. I pisze on w taki sposób. Najgłębsza przemiana osoby zachodzi zazwyczaj tam, gdzie nie stosuje się środków służących tej przemianie, lecz gdzie jakieś samo w sobie sensowne postępowanie niejako gratisowo sprowadza to przemieniające działanie. W ten sposób ma miejsce może najgłębsze i najbardziej organiczne przemienienie człowieka w duchu Chrystusowym. Właśnie tam, gdzie nasze zachowanie jest czystą odpowiedzią na wartość w poświęceniu dla Bożej chwały, w wychwalaniu Boga celebrowanym jako nabożeństwo. Więc gdzie człowiek całkowicie zwraca się ku Bogu, gdzie jest dla Jego chwały, żeby Go uwielbiać, żeby być darem dla Boga, tam równocześnie, niejako właśnie jak pisze Hildebrand, gratisowo, dokonuje się Jego przemiana, Jego uświęcenie, Jego też ukształtowanie w pewnych cechach i wartościach. Świetnie to widać na konkretnych przykładach, chociażby w nawróceniu słynnego Frossarda, ateisty, gdzie on opisuje, że w jednym momencie, uczestnicząc właśnie w celebracji liturgicznej, nawet będąc po prostu w obecności Najświętszego Sakramentu, w obecności Boga, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie, przeżył nawrócenie, które nie tylko było zwróceniem się ku Bogu, pragnieniem życia z Nim, odnalezieniem Jego obecności, ale również on mówi o tym, że jakby wszystkie prawdy nagle zrozumiał, wszystko stało się jasne, poukładane. Czyli też cały ten wymiar taki intelektualny jego formacji znalazł pewne zwieńczenie, znalazł pewien klucz interpretacyjny w tym doświadczeniu spotkania z Bogiem, który jest obecny. Czy Scott Hahn, który konwertował, jako był wcześniej pastorem protestanckim i przez uczestnictwo w Eucharystii i też swoje studia biblijne, przeżył nawrócenie na realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i stał się katolikiem. Stwierdził, że to jest prawda i nie może nie pójść za tą prawdą. Ale opisuje o tym, że to był jeden moment. Był na Eucharystii, poszedł na Eucharystię katolicką trochę w takiej formie badawczej. Chciał zobaczyć, jak to jest, jak ona wygląda. I obiecywał sobie, że będzie biernym uczestnikiem tej celebracji, że nie będzie się w żaden sposób angażował, aż był moment przeistoczenia, ukazanie najświętszych postaci, i rozpoznał, Pan tu jest obecny, On tu naprawdę jest. Wszystko stało się jasne, wszystko ułożone. Jego największa, najgłębsza przemiana dokonała się przez sam fakt przebywania w świętym miejscu, przez sam fakt bycia na Eucharystii. I tak też papież Benedykt XVI w Sacramentum Caritatis napisał, że najlepszą katechezą mistagogiczną Eucharystii jest sama Eucharystia dobrze celebrowana. I dodał, liturgia ma bowiem samej swej istoty pedagogiczną zdolność wprowadzania wiernych w pojmowanie celebrowanej tajemnicy. Czyli Eucharystia, liturgia sama w sobie ma taką transformującą moc, pedagogiczną też moc kształtowania, wychowywania, odsłaniania tej tajemnicy. I warto wierzyć w tę moc liturgii, która ma być dobrze sprawowana, to znaczy zgodnie z księgami liturgicznymi, według ducha liturgii rzymskiej, tak jak Kościół chce, żeby ona była celebrowana. Naprawdę nie trzeba nic do tych liturgii dodawać, nie trzeba ich uatrakcyjniać, nie trzeba ich przemieniać, kształtować względem tak zwanego nowoczesnego człowieka czy współczesnego człowieka. To właśnie współczesnego człowieka trzeba katechizować do uczestnictwa w liturgii taką, jaka ona jest. Równocześnie pamiętając, że ona sama w sobie ma taką moc transformującą. I bardzo ciekawe również jest wyjście od etymologii samego pojęcia mistagogia, gdzie sam czasownik mein, który pochodzi od, czy w swoim rdzeniu, on też wskazuje na mysterium, czyli na tajemnicę. Sam ten czasownik mówi o pewnej czynności zamykania oczu, zamykania ust, czyli mówi o tym, że ostrzeżeniu ciszy, ostrzeżeniu pewnej tajemnicy, tego, co jest dla nas w pełni niedostępne. Ale nie dlatego jest dla nas niedostępne, że jest takim sekretem, do którego mogą być tylko nieliczni wtajemniczeni. Nie dlatego jest sekretem, że ktoś chce coś przed nami ukryć, ale dlatego jest to tajemnicą, że jest tam zbyt dużo treści,
że dla człowieka nie jest możliwe poznanie całego ogromu tej treści i potrzebuje on krok po kroku, małymi krokami wchodzić w tę rzeczywistość i ją odkrywać, poznawać. Czyli mistagogia będzie czymś, co będzie nam otwierać oczy, otwierać nasze usta, będzie nas otwierać na tą rzeczywistość, krok po kroku. Trochę tak jak ze słońcem. To nie jest tak, że kiedy człowiek popatrzy w słońce, to nie widzi, bo brakuje światła. Człowiek ślepnie, dlatego że jest tam za dużo światła, a równocześnie dzięki temu światłu widzi i pojmuje całą rzeczywistość. Z tajemnicą, jaką jest tajemnica żywego Boga, obecnego w liturgii, celebrowanego, ta tajemnica jest celebrowana w liturgii, ona również jest dla nas właśnie takim ogromem światła. Jest za dużo światła i potrzeba pewnego filtru. Tak jak zakładamy okulary słoneczne, żeby popatrzeć w słońce, tak my potrzebujemy takiego filtru pewnego wtajemniczenia, pewnej katechezy, która nas wprowadza w tę rzeczywistość. Ale warto zwrócić uwagę na to, że w pojęciu mistagogia, oprócz tego wyrażenia mysterion, który jest tam obecny, tego wymiaru tajemnicy, jest również drugi człon tego słowa, który pochodzi od czasownika ago, czyli który znaczy prowadzić, wprowadzać, zaznajamiać. Co będzie pokazywało, że mistagog, czyli ten, który ma głosić katechezę mistagogiczną, który ma wprowadzać w mistagogię, będzie osobą, która ma nie tyle wyjaśniać, nie tyle ma być znakiem drogowym, który jakoś tam biernie wskazuje drogę, w którym kierunku iść, ale ma być przewodnikiem, czyli kimś, kto zna drogę z własnego doświadczenia, kto na tej drodze jest obecny i w niej uczestniczy. Czyli mistagog musi być kimś, kto będzie towarzyszył w życiu wiary i będzie towarzyszył też w uczestnictwie w liturgii i dzielił się własnym doświadczeniem wchodzenia coraz głębiej w tajemnicę. To jest niezwykle ważne i w procesie katechizacji mam świadomość, że to jest niesamowicie trudne, żeby katecheta był w stanie też towarzyszyć swoim uczniom w przeżywaniu ich wiary, w dzieleniu się, żeby znaleźć taki czas. Szkoła w naturalny sposób kształtuje taką relację nauczyciel-uczeń w znaczeniu przekazywania pewnej wiedzy, głoszenia pewnych treści, natomiast nie zakłada już, czy nie daje aż takich możliwości, żeby towarzyszyć na tej drodze potem swojemu uczniowi. Może księżom jest łatwiej, bo jeszcze jest duszpasterstwo parafialne i to jest bardzo konkretny wymiar, w którym księża powinni się zaangażować w towarzyszeniu wierze, w byciu przy swoich uczniach, nie? Jak pasterz przy owcach. Ale to jest naturalnie wpisane w mistagogię, żeby była skuteczna. I to bardzo mocno akcentuje papież Franciszek, że duszpasterstwo masowe po prostu się nam nie sprawdza, że konsekwencja dzisiaj duszpasterstwa masowego jest taka, że mamy coraz mniej osób zewangelizowanych, że mamy coraz mniej osób w Kościele, a badając właśnie 18-latków czy młodszych, to już są znikome procenty. Ten proces sekularyzacji, pokazują dzisiaj badania socjologiczne, w Polsce przebiega nieprawdopodobnie szybko. I jeżeli nie zaczniemy pracować indywidualnie, towarzysząc wiernym, towarzysząc naszym uczniom, to w dużej mierze będzie po prostu nasza katechizacja dokonywała odwrotnych celów, to znaczy będzie antyewangelizacyjna. Nie będzie wprowadzała w doświadczenie misterium, tylko paradoksalnie będzie gdzieś tam suchą wiedzą, będzie czymś, co nie będzie się kleiło z doświadczeniem naszych uczniów. Oni bardzo często o tym mówią, że okej, fajne są pewne treści, tylko że to się nie klei z moim życiem, z moim doświadczeniem, z moją codziennością. Tylko taka mistagogia, która będzie też personalna, która będzie osobistym towarzyszeniem, będzie wchodzeniem z uczniami razem w to doświadczenie celebrowanej liturgii przeżywanej, tylko taka może być skuteczna. Mistagog musi być przewodnikiem, tym samym musi być też świadkiem. Musi być kimś, kto nie tylko głosi pewne treści, ale nimi żyje. Dlatego też w mistagogii niesamowicie ważna będzie pasja poznawania liturgii, zgłębiania i odkrywania, ale też to doświadczenie tego, że liturgia faktycznie przemienia i kształtuje życie. Autentyczne bycie świadkiem w tym doświadczeniu. Trzeci punkt naszej konferencji będzie dotyczył już takiej strony bardziej metodologicznej. W jaki sposób taką mistagogię kształtować? Na co zwrócić uwagę? Też będę chciał powiedzieć to w kontekście właśnie współczesnego człowieka. Romano Guardini w swojej książce Liturgische Bildung, czyli kształtowanie, takie budowanie liturgiczne, postawił takie pytanie, czy człowiek współczesny jest w ogóle jeszcze zdolny do aktu liturgicznego, do uczestnictwa w liturgii. I bardzo często odpowiedź dzisiaj idzie po takiej linii, że nie, że trzeba właśnie liturgię jakoś zmienić, ukształtować,
dołożyć do niej, coś uatrakcyjnić dla człowieka współczesnego, że on się na niej po prostu nudzi. Natomiast Romano Guardini poszedł w odpowiedzi zupełnie po innej linii. On mówi, nie, nie należy zmieniać liturgii, nie należy zmieniać obrzędów, ale należy katechizować, lepiej powiedzieć właśnie wprowadzać mistagogię w uczestnictwo liturgii takie, jaką ona jest, jaką nam daje Kościół. I w tym procesie warto zwrócić na takie elementy, którymi cechuje się ten współczesny człowiek, żeby być na to wrażliwym. Żeby w tej katechezie znaleźć z nim taki kontakt i taki język, który będzie dla niego komunikatywny, zrozumiały i pokaże mu, w jaki sposób dzisiaj w liturgii uczestniczyć, realnie dostrzegając też pewne trudności. Ale warto w ogóle wyjść od tego, że w tej relacji liturgia i ewangelizacja warto pamiętać o pewnej celowości. To znaczy i liturgia, i ewangelizacja są priorytetowymi działaniami Kościoła. Są niesamowicie ważne dla Kościoła i w nich się dokonuje przyszłość Kościoła i w ogóle jakieś samostanowienie tego, czym jest Kościół. Natomiast liturgia musi zawsze być i źródłem, i szczytem całej ewangelizacji. To znaczy liturgia nie może być tylko narzędziem procesu ewangelizacji, gdzie często sprowadza się liturgię do takiej utylitarnej roli, że próbuje się liturgię wykorzystać jako pewien element, pewien haczyk, czy też jakoś ją właśnie dostosowywać w wydarzeniach ewangelizacyjnych do ewangelizowanych, zapominając o tym, że właśnie ewangelizujemy do liturgii, że punktem kulminacyjnym i szczytem procesu ewangelizacji jest owszem osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, które się dokona w sakramencie pojednania i w sakramencie Eucharystii w zjednoczeniu z Nim. Scott Hahn będzie mówił, że ewangelizacja musi być zbudowana na Eucharystii, na liturgii. I będzie to też podkreślał, cytując już zmarłego w 2015 roku, zmarłego arcybiskupa Chicago, kardynała Francisa George'a, mówiąc, że wszyscy ewangelizatorzy głoszą, kim jest Chrystus. Natomiast katolicy ewangelizatorzy głoszą Chrystusa eucharystycznego. Czyli nie wystarczy, czy jakby będzie utopią mówić o doprowadzeniu kogoś do spotkania z Chrystusem, jeżeli to spotkanie z Chrystusem nie dokona się w formie eucharystycznej, zjednoczenia z Nim w Eucharystii. W tym sensie liturgia zawsze będzie szczytem procesu ewangelizacji. Warto też pamiętać o tym, już o tym wspomniałem, ale Dyrektorium Ogólne o Katechizacji powie, że ta starożytna katecheza liturgiczna, mistagogiczna pozostaje źródłem i modelem wszelkiej katechezy Kościoła. Wobec tego dzisiaj w katechezie musimy pamiętać o tej metodzie mistagogicznej i dlatego też właśnie zaproponowałem taki temat, żeby on realnie był takim priorytetowym. Ale też pamiętając o tym, jak ta metoda się dokonywała, musimy dokonać pewnego współcześnienia. Pamiętając, że to, że metoda mistagogiczna jest dla nas modelem katechezy, to nie oznacza, że ma być na zasadzie kalki przeniesiona do dzisiejszego czasu, bo to jest nierealne. Chociażby z tego powodu, że w starożytnym kościele istniał pewien porządek. Ten porządek można byłoby przedstawić takim schematem kerygmat, katecheza doktrynalno-moralna, sakramenty i mistagogia jako proces wieńczący cały ten proces. Natomiast u nas dzisiaj mistagogia bardzo często występuje na równi z każdym z tych elementów. W ogóle bardzo trudno byłoby dzisiaj taki schemat przedstawić, ale jeżeli miałbym jakiś zaproponować, to wyglądałby on tak, że zaczynamy od udzielenia sakramentów, następnie te osoby, którym już udzielono sakramentów inicjacji, które mają jakieś doświadczenie sakramentów, są wprowadzane w katechezę doktrynalno-moralną, w katechizacji szkolnej w dużej mierze. Potem często dopiero w późniejszym czasie swojego życia, często dopiero jako osoby dorosłe mają głoszony kerygmat i to jest taki moment przejścia z wiary tradycyjnej do wiary osobistej, osobistego zaangażowania. I mistagogia, jeżeli występuje, to występuje dopiero w tym momencie, gdzieś w niektórych ruchach formacyjnych, albo w ramach też katechezy szkolnej jest jakiś pewien element mistagogii. Ale ten proces jest zupełnie nieskoordynowany i w dużej mierze zaburzony w stosunku do pierwotnej, starożytnej mistagogii. I warto po prostu o tym pamiętać.
I warto też oczywiście pamiętać, że od tego wyszliśmy, że najlepszym, najskuteczniejszym narzędziem katechezy mistagogicznej jest sama liturgia dobrze celebrowana. Wobec tego mistagogia, wtedy kiedy nasi uczniowie nie chodzą na Eucharystii, nie uczestniczą w liturgii, jest bardzo trudna w naturalny sposób, dlatego że oni nie mają żadnego doświadczenia, albo nawet chociażby mówienie o pewnych celebracjach liturgii, mówienie o pewnych rytuałach niewiele im mówi, bo nie znajdują w nich jakiegoś punktu odniesienia, nie odnajdują się w tej rzeczywistości. Kolejna rzecz, na którą musimy w dzisiejszej formie mistagogii zwrócić uwagę, to to, że współczesny człowiek jest naznaczony racjonalizmem kartezjańskim. Mówiąc bardzo skrótowo i nie wchodząc w szczegóły, chodzi o to, że również w wymiarze religijnym i w wymiarze pewnej przekazywania też wiedzy katechizmowej, my jesteśmy narażeni na przekazywanie jej w sposób racjonalistyczny. To znaczy, bardzo często skupiamy się na przekazaniu pewnej wiedzy, a nie na wtajemniczeniu w daną rzeczywistość, wprowadzeniu w nią. Wobec tego będzie nam chodziło o to, żeby wyjaśnić historię obrzędów liturgii, znaczenie poszczególnych symboli i gdzieś z tyłu jest ukryta takie myślenie, że jak ktoś nie rozumie, co oznacza dany symbol, to nie będzie mógł w tym skutecznie uczestniczyć. Zacytuję taki fragment, który w podręczniku o sakramentach, który wydałem z księdzem Robertem Woźniakiem dwa lata temu dokładnie, to pan Tomasz Dekert napisał takie słowa. Skuteczność kognitywna formy znaku jest uzależniona od uprzedniego w stosunku do ich rytualnej aktualizacji zrozumienia treści znaczenia. W tej logice przykładowo uczestnictwo w rytuale chrztu będzie nieefektywne, jeśli uczestnicy nie zostaną wprowadzeni, na przykład za pomocą komentarza liturgicznego czy katechezy, w leksykonową symbolikę wody i oleju, jeśli ich świadomość już wcześniej nie będzie znała sensów powiązanych z samymi w sobie bezmyślnymi przedmiotami i poruszeniami ciał. W ten sposób właśnie pan Tomasz Dekert pokazuje, na czym polega to niebezpieczeństwo racjonalizmu kartezjańskiego w mistagogii liturgicznej. Że mamy takie przekonanie, że ktoś, kto nie ma wyjaśnionych obrzędów, wyjaśnionej symboliki, nie jest w stanie w niej efektywnie, skutecznie uczestniczyć. Że łaska tego sakramentu nie działa, jeżeli ktoś nie rozumie, jaka łaska ma być mu udzielona. To jest absolutny błąd w sposobie myślenia i o liturgii. Znów wrócę do tego, o czym mówiłem. W mistagogii najpierw było doświadczenie sakramentów, a potem było wyjaśnianie tych sakramentów, w których ktoś uczestniczył. Czyli logika kompletnie odwrotna. Wobec tego w mistagogii kompletnie nam nie będzie chodziło o przekazywanie tylko wiedzy, ale o wprowadzenie w żywe doświadczenie. Czyli też o ten wymiar świadectwa, o ten wymiar pewnej pasji, zaangażowania, a przede wszystkim o rozbudzanie wiary osób uczestniczących w sakramentach, w to, że tam jest moc Boga, że te sakramenty mogą skutecznie przemieniać wiarę i życie człowieka. I ostatnia z takich elementów, na które zwrócę uwagę, to, że współczesny człowiek ma bardzo duży brak zaufania do form rytualnych. Mało tego, nawet na poziomie języka codziennego mówimy o pewnym faryzeizmie, tam, gdzie ktoś dba o pewną właśnie, pewien pietyzm, o pewną taką zewnętrzną formę. Mówimy o tym, żeby ktoś nie był właśnie jakimś takim rytualistą, żeby nie był taki formalny, sformalizowany. Człowiek współczesny bardzo nie lubi formalnych rytuałów. Żyjemy szybko, żyjemy spontanicznie, na ostatnią chwilę, na tym, co się wydarzy. Szczególnie młody człowiek. Wobec tego moglibyśmy dzisiaj mówić o pewnego rodzaju kryzysie w ogóle form rytualnych, a sakramenty są rytuałami. Stąd się bierze też pewnego rodzaju trudność. Ale drugi element bierze się również tej trudności stąd, że nie wierzymy w skuteczność prostych środków wyrazu. Wpadamy w taki błąd Syryjczyka Naamana w jego spotkaniu z prorokiem Elizeuszem, kiedy miał zostać uzdrowiony z trądu, kiedy Elizeusz mu powiedział, że ma po prostu wejść do Jordanu i jak 7 razy zanurzy się w Jordanie, to wtedy stanie się czysty. On miał takie... Naaman mówi, że to co, ten Jordan jest jakoś lepszy od rzek Damaszku, że ja mam tylko tyle zrobić, że to wydaje się zbyt proste, zbyt ubogie, zbyt mało wyraziste.
I wtedy słyszy te słowa, że gdybyś dostał coś trudniejszego do zrobienia, to byś zrobił. To spróbuj zrobić coś tak prostego. I okazuje się, że to coś tak prostego jest skuteczne i faktycznie owocne w jego życiu. I my też mamy trudność dzisiaj w tym, żeby uwierzyć, że tak proste środki, tak małe środki jak głoszenie słowa, jak pewna celebracja liturgii, jak obrzęd polania głowy wodą, czy ten biały chleb i odrobina wina, że one mogą faktycznie przez moc Boga stać się środkami do przemienienia ludzkiego życia, do rozwiązania jego problemów, do ukształtowania jego osobowości. I w mistagogii dzisiaj bardzo mocno trzeba zwracać uwagę na te dwa elementy. Na element rytuału, czyli też uczyć przeżywania rytuału w codzienności. Uczyć takiego życia, które będzie celebrowaniem codzienności. Więc w mistagogii też będzie ważne pokazywać, że codzienność trzeba celebrować, jak posiłki wspólne. Dzisiaj bardzo rzadko jemy razem. Już też mamy trudność w ogóle ze świętowaniem. Nie wiemy trochę, co robić przy tym stole. Ile można jeść. Nie? Więc nauka też takiego elementu celebrowania rzeczywistości, codzienności, smakowania życia, przeżywania też pewnych rytuałów, że w życiu wiary ta stałość i wierność tym rytuałom, codziennej modlitwie, niedzielnej Eucharystii jest w ogóle kluczowa i fundamentalna. Więc mistagogia musi uwzględniać ten wymiar. A druga rzecz to właśnie budzić wiarę w te proste środki wyrazu, w to, że w sakramentach dokonują się niezwykłe rzeczy, że w sakramentach jest obecna olbrzymia moc Boga ze względu na to, że On sam jest obecny i działający, choć środki wyrazu, te znaki liturgiczne, których używamy, są często bardzo ubogie i bardzo skromne. I ostatnim, czwartym elementem, na którym chciałbym się skupić, to będą trzy takie części konstytutywne każdej katechezy mistagogicznej. I pisze o tym papież Benedykt XVI w Adhortacji Sacramentum Caritatis w 64 numerze. I odwołując się do tych fragmentów, jakby skomentuje, w jaki sposób taką mistagogię, taką katechezę przedstawiać. Papież pisze przede wszystkim tak. To jest pierwszy ten element. Moglibyśmy go nazwać element tajemnicy, misterium. Nade wszystko chodzi o objaśnienie obrzędów w świetle wydarzeń zbawczych, zgodnie z żywą tradycją Kościoła. Celebracja Eucharystii zawiera bowiem w swym nieskończonym bogactwie ciągłe odniesienia do historii zbawienia. Czyli pierwszy punkt to mistagogii, to przedstawianie historii zbawienia i pokazywanie, że ta historia zbawienia, ona się nadal wydarza i wydarza się dzisiaj w sakramentach. To jest to, co papież Leon Wielki powiedział, że to, co było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło dzisiaj do jego misteriów, do jego sakramentów. Czy jak powie Jean Corbon, francuski teolog, historia zbawienia, ekonomia zbawienia stała się dzisiaj ekonomią sakramentalną. Bóg jest tak samo obecny, tak samo działający, tak jak to robił w Starym Testamencie, jak to zrobił w pełni, objawiając się w Jezusie Chrystusie, gdzie dokonało się Jego misterium paschalne, tak dzisiaj Bóg z taką samą mocą i skutecznością działa. I to działanie jest dla nas dostępne dzisiaj właśnie w sakramentach. I to jest pierwszy element mistagogii. Pokazywać związek między historią zbawienia, pokazywać wydarzenia starotestamentalne, jak one się wypełniają w Chrystusie i jak dzisiaj one się wypełniają w sakramentach Kościoła. Katechizm Kościoła katolickiego w drugiej części, mówiącej o sakramentach, odwołuje się do obrazu kobiety cierpiącej na krwotok, która zostaje uzdrowiona przez Chrystusa w ten sposób, że dotyka się z wiarą frędzli u płaszcza Jezusa. Zaraża go, można by powiedzieć, nieczystością, jako ona była nieczysta, łamie pewne konwenanse, ale ona z wiarą się dotyka Jezusa i moc wyszła od Niego. Dlatego też katechizm Kościoła będzie definiował sakramenty jako moce, które wychodzą zawsze żywego i ożywiającego ciała Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mamy pełen dostęp do Chrystusa. Możemy tak jak ta kobieta dotknąć się Go z wiarą, aby moc wyszła od Niego. Moc uzdrowienia, przebaczenia, moc uświęcenia, dania nam życia wiecznego. Ta moc jest dostępna w Chrystusie i jest dla nas dostępna w sakramentach. I to jest pierwszy wymiar każdej katechezy mistagogicznej. Ona musi być oparta na Biblii.
trzeba uwierzyć w to, że te historie Starego Testamentu, historie Nowego Testamentu, one opowiedziane, one budzą wiarę w to, że Chrystus jest dzisiaj obecny w sakramentach. Drugi element tej katechezy mistagogicznej papież Benedykt XVI formułuje w taki sposób. Katecheza mistagogiczna powinna zadbać ponadto o wprowadzenie wiernych w znaczenie znaków zawartych w obrzędach. To zadanie jest szczególnie pilne w naszych czasach, mocno nacechowanych techniką, w których grozi utrata zdolności rozumienia znaków i symboli. Zadaniem tej katechezy jest nie tyle informować, ile wzbudzić i wychowywać wrażliwość wiernych na język znaków i gestów, które w połączeniu ze słowem stanowią obrzęd. I to jest drugi element, czyli objaśniać obrzędy, objaśniać znaki liturgiczne, ale nie tylko z perspektywy dostarczenia pewnej wiedzy, to znaczy historii danego znaku, skąd takie, a nie inne. Choć to też jest ważne i kto jest fajnie opowiedziane, to w ogóle też jest bardzo interesujące i może kogoś pasjonować. Natomiast będzie chodziło o wprowadzanie wiernych w znaczenie znaków zawartych w obrzędach w ten sposób, żeby w ogóle uczyć ich odniesienia symbolicznego. Że dla człowieka, który dzisiaj właśnie w świecie technicznym wszystko przekłada na praktykę, do czego mi ta rzecz się przyda, co mogę za jej pomocą zrobić, wszystko musi być natychmiast i od razu skuteczne, to obrzędy symboliczne, jakieś odniesienie do innej rzeczywistości wydają się mało w ogóle interesujące i mało atrakcyjne, w ogóle mi do niczego niepotrzebne. Mało tego, dzisiaj już nie rozumiemy też znaczenia takiego kosmicznego symboli, nie wiemy, jaka jest moc wody, bo mamy wodę po prostu w kranie i nie wiemy, co to znaczy brak wody. Bardzo często nie wiemy, co to znaczy moc światła, bo wystarczy, że włączymy nasze lampy i mamy natychmiast światło o każdej porze dnia i nocy. Więc nie wiemy, co to znaczy brak światła i moc światła. Więc w tej mistagogii symbolicznej będzie też chodziło o wprowadzanie w taką naturalne znaczenie symboli, też tą właśnie taką kosmologię symboli, w ich odniesienie, to co one w życiu codziennym mogłyby oznaczać i do czego mogłyby nas odnosić. Ale najważniejsze będzie chodziło o to, żeby znów powiązać te znaki liturgiczne z wydarzeniami z historii zbawienia. Czyli pokazać pewną analogię wydarzeń zbawczych, które dokonują się zawsze za pomocą tych samych znaków. I o to będzie chodziło we wprowadzaniu w symbolikę znaków liturgicznych. Dla przykładu woda. Opowiedzieć o historii potopu, historii przejścia przez Morze Czerwone, przejścia przez Jordan, o Syryjczyku na Amanie i potem o wodzie chrztu Jezusa w Jordanie i o tym, jak święty Paweł będzie interpretował śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa znów za pomocą wody w 6 rozdziale listu do Rzymian. I pokazać, że Bóg nieustająco posługuje się tym samym znakiem wody dla pokazania rzeczywistości śmierci i życia, przejścia ze śmierci do życia, że grzech jest pokonywany wodą, aby narodzić się do życia łaski. Że cała ta symbolika jest wpisana w konkretne wydarzenia historii zbawienia. I Jean Danielu, francuski teolog, będzie mówił o tym, że zwyczaje Boga są niezmienne, że Bóg w całej historii zbawienia posługuje się tymi samymi zwyczajami, tymi samymi symbolami, znakami i że skoro w Starym Testamencie działał, skoro działał w historii Noego, w historii Abrahama, Mojżesza, Naamana i że objawił się w pełni w historii Jezusa Chrystusa, potem apostołów, to również dzisiaj jest obecny w Kościele i działa z tą samą mocą przy pomocy tych samych znaków, tym razem sakramentalnych, jakim będzie woda, chleb, wino czy olej. To będzie drugi element. I ostatni element to będzie ten, o którym papież Benedykt XVI pisze tak. W końcu trzeba dołożyć starań, aby w katechezie mistagogicznej ukazać wiernym znaczenie obrzędów w powiązaniu z życiem chrześcijańskim we wszystkich jego wymiarach, pracy i zaangażowań, myśli i uczuć, aktywności i wypoczynku. I to jest niesamowicie fundamentalne znaczenie mistagogii. Ona musi być po prostu życiowa. Żeby ta mistagogia była skuteczna i też atrakcyjna dla naszych uczniów, musi być dla nich takim właśnie pomostem między ich codziennością a wiarą. Pokazać, że liturgia zmienia życie człowieka, że Bóg działa, że jest obecny, że zna te trudności, które przeżywają młodzi ludzie, że zna ich dom i jest obecny i działający, odpowiadający na ich pytania.
Czyli właśnie pokazanie przez liturgię takiego miejsca, czy w liturgii takiego miejsca, w którym Bóg słucha ich modlitwy, w którym Bóg widzi ich życie i jest w nie zaangażowany, że można do Niego przyjść ze swoimi pytaniami. Więc tak naprawdę te sytuacje egzystencjalne będą kluczem dla pokazania Boga, który zawiera z człowiekiem przymierze, Boga, który uzdrawia, Boga, który ma moc przemienić ludzkie życie, Boga, który jest ludzkim życiem zainteresowany i jest w niego zaangażowany, bo jest Bogiem miłości. To jest trzeci wymiar katechezy mistagogicznej, czyli wydarzenia zbawcze, misterium, celebracja, znaki liturgiczne, które odsyłają do tych wydarzeń zbawczych, pokazujących, że Bóg działa cały czas, również w historii Kościoła, przy pomocy tych samych znaków i z taką samą mocą, i że Bóg naprawdę jest zaangażowany w ludzkie życie. Taka katecheza mistagogiczna jest niesamowitym narzędziem nowej ewangelizacji. I mam gorącą nadzieję, że to wprowadzenie w mistagogię, czy pewne też odświeżenie, przypomnienie pewnych elementów z nią związanych, pomoże księżom, siostrom i Państwu w katechizacji w tym nowym roku akademickim, w nowym roku szkolnym. Thank you.